Jeżeli jesteś fanem Pokémonów i chciałbyś, aby zostały dodane do gry, zostaw łapeczkę w górę. Cześć, to Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, wczoraj przeglądając internet natknąłem się na bardzo ciekawą rzecz. Prawdopodobnie ktoś z Epic Games zlikował nowy trailer, który zapowiada rzekomą współpracę. A ta współpraca będzie, uwaga, uwaga, z Pokémonami. Jak dla mnie, to ta zapowiedź naprawdę wygląda legitnie. Nie widziałem, żeby ktoś z fanów na YouTubie zrobił aż tak dopracowany trailer. Za chwilę sobie go obejrzymy i omówimy i chciałbym, żebyście wzięli udział w czynnej rozmowie w komentarzach i napiszcie, jak uważacie, czy jest to prawdziwy trailer, czy fejkowy. Zachęcam oczywiście jeszcze wszystkich do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Fortnite oraz innych gier. Jest to całkowicie za darmo, więc zachęcam, a teraz obejrzyjmy sobie trailer. Zaczynamy oglądać trailer i spójrzcie na to. Wszystko zaczyna się od tego, że Bananek ucieka na motorze, który jest w tym sezonie, a goni go ciężarówka. I wszystko wygląda jak stworzone przez Epic Games. I za chwileczkę Bananek się zatrzymuje, nie wierzy, a tutaj stoi Ash Ketchum ze swoim Pikachu, rzuca pokeballem, wyskakuje Charizard i kula ognia wali w samochód. Wow! Wow! Na mnie osobiście to robi mega mocne wrażenie. Ja jestem fanem Pokémon, ponieważ wychowałem się na Pokémonach i na Dragon Ballu. Dragon Ball już był w Fortnite, no to teraz czas na Pokémony. Epic Games, zróbcie to, proszę was. Wy oczywiście, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, bo kto wie, może Epic Games specjalnie zlecił stworzenie takiego trailera komuś, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja widzów na potencjalny pomysł i być może odezwą się do Nintendo, bo chyba Nintendo ma tam prawa do Pokémonów i może do nich się odezwą i taką kolaborację zrobią. Ja bym chciał to na pewno zobaczyć. Mam nadzieję, że wy również. Spójrzmy jeszcze raz na animację tutaj Asha. Jak widzicie, Ash stoi. Cienia co prawda jego render nie rzuca, ale stoi w takim idealnym miejscu, gdzie mógłby stać. Rzuca. No i ten Charizard jest przekozacki. Spójrzcie na niego. I ta kula ognia jest dosłownie taka sama. Boom! Coś pięknego. Jeżeli to jest przerobiony jakiś trailer, no to dajcie znać w komentarzu, z jakiego filmu to jest. A teraz zapraszam wszystkich fanów Pokémon do Pokémon Fortnite Map Adventure, gdzie musimy złapać różne Pokémony, aby wygrać grę. Lecimy! Zaczynamy, moi kochani, naszą przygodę! Wychodzimy sobie z tego domku, tak? Wow, jesteśmy chyba w centrum Pokémon. Mamy jakąś tutaj babeczkę, mamy telewizor. O, posłuchaj telewizji. Mewtwo uciekł z laboratorium. Szukają wszędzie trenerów Pokémon. Okej, okay. Mogę pogadać z mamą. A, to jest moja mama! Okej, okay. Poszukujesz przygody? Okej, okay. Ale nie zapomnij swojego Pokédexu. Dobra, żeby sprawdzić mapę. Patrzcie, to jest flet do budzenia Snorlaxa. Pokédex chyba mam, nie? Wciskamy mapę? Tak, mamy mapę, więc git. Tutaj mamy jeszcze jakiś plecaczek. Weźmiemy sobie Pokébole. Mamy to. Coś jeszcze? Kawkę możemy wypić. No to lecimy. Okej, okay. Mamy tutaj metro. Wow! Co to jest? Pierwszy Pokémon? Pach! Tak! Miltank! To jest taka krówka różowa. Mega fajna. Pierwszego Pokemona mamy i jest to Miltank. Tutaj, jak widzicie, te kreski oznaczają Pokemony, których nie zdobyliśmy. O, to jest Pidgeot! PJ! Ej, fajnie zrobione. Naprawdę mi się podoba. No to się rozejrzyjmy jeszcze w koło, czy przypadkiem jakiegoś Pokemona nie ma. Tu jest PJ, już go miałem w sumie. Możemy zajść teraz... O, jaki duży! Patrzcie na to! Torterra? Ale kozacki! Mega fajnie. Ktoś się napracował. Patrzcie na to. Caterpie! Łatwo z takiego dystansu złapać? Czy ja mogę tutaj wejść? Nie mogę. No dobra, no to troszeczkę Lipton. Idziemy tutaj zobaczyć, co te chłopy gadają. Siema. Słyszałem, że Mewtwo uciekł na plac budowy. Jadąc metrem, dojedziemy tam bezpośrednio. No dobra, ale my na chwilę obecną nie idziemy szukać Mewtwo. My idziemy jeszcze znaleźć inne Pokémony, które nam są z pewnością potrzebne do ukończenia gry. Czyli rozumiem, że ostateczne starcie będzie z Mewtwo. Jestem mega ciekawy, czy jeszcze przy okazji złapiemy jakiegoś legendarnego Pokemona. Spójrzcie na to! Tam daleko jest jakiś Pokemon. Rzuciłem kamieniem, ciekawe, czy trafię. Nie trafiłem, jeszcze raz. O! Laprasa złapałem z takiej odległości, a to jestem totalnym szefem. Prawdziwy trener Pokemon jest jeden, nie? Możecie też znać w komentarzu, który z Pokemonów jest waszym ulubionym. Ja już kiedyś o tym wspominałem, moim ulubionym Pokemonem był Venonat. Później zmieniał się w Venomota, takiego motyla. Piękny Lapras, mega fajnie to wygląda. Dobra, czyli tutaj wodne Pokemony już złapaliśmy. Lecimy dalej, czyli jesteśmy na Harbor. O, o, kolejny Pokemon. Smergle. Smergle, Smergle. Okej, taką wyglądam, tutaj coś maluję. XD. Dobra, przed nami kolejny Pokemon, takaś łania. Co to jest? Skiddo! Tak, to jest jakiś zielonek, spójrzcie na to. Mega fajny. Jaką ma mordeczkę śmieszną, to był języczek chyba.
No dobra, wchodzimy do lasu i w lesie prawdopodobnie będą Pokemony typu Terra albo Grass. Zobaczymy za chwileczkę. O, o, jest coś. A to chyba mam. Mam to? Tak, to już mam niestety. O, 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 tego nie mam wariata. Patrzcie na to. Jakie oczka. Dobra, wejdźmy tutaj na górkę. Tutaj powinien być jakiś Pokemon typu kamień. Geodude, Onyx, Golem czy Grolam. Ule wielki, uwaga, co to jest? Wow, Hirayama. O kurczę, takiego Pokemona to ja nie znam. Wow, to jest jakiś totalny szef. On większy od Snorlaxa, spójrzcie na niego. Przepiękny. Ktoś się napracował. Jest ten, Smoking. Kufin. Jego to chyba Smoking, to był ten chyba jego ewolucja. Mega fajnie wyglądają te Pokemony, zarąbiście. Niech wchodzi do Fortnite w końcu. 2-0, kreatywny, bo chcemy już pograć. Uwaga. Weezing, a Weezing. Był Weezing, a nie Smoking. Kurde XD, ja to jednak jestem trener niezły. O kurcze, moi drodzy. Trio. Duk Trio, okej. Myślałem, że się nie da biegać, a jednak się da. Tak to można podróżować, moi drodzy. Mamy Pokeball. Czy ja mogę go podnieść? Nie mogę. Dobra, wchodzimy do środka. Musimy zniszczyć te deski szybko. Wow. Co tu się dzieje? Jest Zubat albo Golbat. Zubat. Pokemon. Tutaj trener Pokemon płacze. Zawaliła nam się kopalnia i ten Pokemon został uwięziony. Musimy poprosić Onyxa, żeby zniszczył te kamienie. Break the stones with pickaxe. Okej, niszczymy. I prawdopodobnie tu będzie Onyx, ale będzie Wixa zaraz. Wow! Czy jest pan Onyx? Jest Onyx! Spójrzcie, jaki kozacki! Jak 1:1 z bajki! Panie Onyx, złapałem cię! Czekajcie, jeszcze sobie tutaj po prostu sprawdzimy, czy przypadkiem, no właśnie, nie ma jakiegoś Pokemona. Jest Diglecik, wariacik, ale cofnijmy się teraz. I teraz będziemy mogli to zniszczyć? Dobra, niszczymy kamienie, uwaga! Woo! Yeah, pięknie! I teraz możemy złapać tego Pokemona. Czy nie możemy? Jednak nie możemy. Okej, wykonaliśmy tą misję i... Dziękuję, że uratowałeś mojego Pokemona. Szukasz Mewtwo? Mój przyjaciel widział go w Power Plant. Power Plant, czyli to musi być jakaś elektrownia. Dobra, wychodzimy stąd i lecimy. Okej, moi kochani, tutaj mamy jakieś metro, więc skorzystajmy z niego. Zobaczymy, gdzie nas przeniesie. Jesteśmy tutaj i nas tepło gdzie? Tepło nas do Floratown. Okej, chodźmy teraz tutaj do Power Plant. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Okej, tutaj mamy jakąś przeszkodę. Zniszczyłem, ale czat, dobra. Użyłem tego mojego Pokemona Torterra do zniszczenia tych krzaków. I mamy to, Power Plant, moi drodzy. Świeci nam to się jakaś rzecz. A, więc tu muszę nacisnąć. Switch on. Halo, jest tutaj ktoś? Zostaliśmy tutaj uwięzieni na kilka lat. Wejdź do środka laboratorium. Wchodzimy. Voltorb. Voltorb, dobrze, jeszcze pamiętam. I uwaga, Magnemite. Tak jest, dobrze. Tutaj mamy coś do... A, potrzebujemy paliwo. Gdzie jest paliwo? Tu jest paliwo. Trzeba wejść na górę. Pyk. Pyk. Ha. Pyk. Łatwo. Moi drodzy, mamy paliwko. Ładujemy do agregata. O! Tutaj mamy kolejnego chłopa. Piąteczkę mu zbijam. Dobra, tutaj ten chłop od nas coś chyba chciał, ale już się chyba skończyła z nim interakcja. Jak wykonaliśmy, to jest Voltorb, czy... Tak, Voltorb, dalej. Nie jego przemiana. Dobra. O, Elektrobas! Nie, Eletkit. Śmieszny. Dobra, tutaj też jest ten... Moi drodzy! Zapdos, pierwszy legendarny Pokémon! Mamy go! Okej! Okay. Czyli był tutaj w elektrowni. Nieźle. Mamy jakąś książkę. Przeczytajmy książkę. Mewtwo prawdopodobnie znajdziemy w nawiedzonym muzeum. No dobra, czyli udajemy się do nawiedzonego muzeum, ale jeszcze się szybciutko przebiegnijmy. Zobaczmy, czy przypadkiem nie ma jakiegoś nowego Pokemona tutaj. Hop, ukrytego. Wow, jest przemiana. Mówiłem, że Magneton tutaj będzie. Lub jakaś inna przemiana Pokemona. O, to jest przemiana. Tak jest, Electrode. Mamy wszystko? Chyba mamy wszystko. Więc wracamy. Dobra, tutaj jest muzeum. Więc lecimy. Pierwsza legenda już jest złapana. No to teraz czas złapać Mewtwo oraz pozostałych Pokemony. Yeah! Przed nami opuszczone muzeum. Już się widać stąd. I mam jakiegoś NPC-ta. Czy możesz mi pomóc? W muzeum zostało zaatakowane przez Pokemonu typu duch. Niestety ja nic nie widzę. Tam jest za ciemno. Czy możesz uratować moje muzeum? Oczywiście, że mogę, moja droga panno. Wchodzimy do... Ej, ja też tutaj nic nie widzę, naprawdę. O! To nie Pokemon. Wow. Musimy znaleźć przełączniki na ścianie, moi drodzy, żeby zapalić światło. Ale Wixa. Open the door. Potrzebujemy klucza.
Wow! Ghastly! Ale sztos. Mega fajnie wygląda w nocy. Wow! Pierwszy włącznik. Jest git. Zapaliliśmy sobie już tutaj światło. Tutaj jest mapa tych przełączników, tak? Okej, okay, jestem tutaj. Pierwszy przełącznik jest tu. Dobra, idziemy cały czas do przodu. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejnego Pokemona. Yamask. Okej, okay, to jest Pokemon typu duch. No dobra, i ten przełącznik gdzieś był tutaj. Halo? Jest! Dobra, udało nam się zapalić kolejne światło. Wow. Co to jest za Pokemon? Ale Wixa. Fajny. Dobra, lecimy dalej. Szukamy kolejnego włącznika. Jest kolejny włącznik. Super. Ale tu powinien być jakiś nowy Pokemon. Nie ma? Gengar! Tak, nie. Hunter. Gengar dopiero będzie pewnie na końcu. Będzie taki wielki. Bo on zazwyczaj jest potężny w tej gierce. Kolejne światło. Ej! Zgasło znowu. Co jest? Dobra, kolejny włącznik. No dobra, teraz idziemy w tę stronę i jest i on, jest i Gengar, tak jest, moi kochani. Złapałem go, teraz musimy odnaleźć klucz jakiś, żeby opuścić muzeum. O, jest i klucz. Szybko, wychodzimy. Teraz z nią pogadajmy. Teraz muzeum jest otwarte dla każdego, okej. Okay. Słyszałem, że szukasz Mewtwo. Przyjaciółka powiedziała mi, widziała go na ruinach na północy stąd. Okej, okay. Północ stąd, temple. Może tutaj? Spójrzcie na to, jest i on, jest i gruby. Siemaneczko, gruby, jest i Snorlax. Jaki przekozacki, nie mam pytań. Dobra, wchodzimy do ruin. Wow, tutaj będzie jakiś jump questik, ta. Bulbasaur. Sztos. Sztosik kabanosik. Wow. Na szczęście nie dostałem niczym. O, co to było? Za dziwny dźwięk. Press to surfboard. A, w ten sposób. No to lecimy, moi drodzy. Cek, cek, prawo, lewo. Deska surfingowa, no nie mam pytań. Co tu nie wymyślą w tej gierce? Tylko, że to jest zwykły snowboard. Woo! I co? Schodzimy z niej już? Przepłynęliśmy? Brama zamknięta. To trzeba coś wymyślić. No i oczywiście, że tak jest. Tajne przejście, moi drodzy państwo. Łatwiutko, czy mogę tędy przejść? Nie, i tutaj mam jakieś kolce. Hop! Oła, przeskakujemy. Dobra, jesteśmy. Rozpędzamy się, hop, raz. Rozpędzamy się, hop, dwa. Tutaj. I co teraz? Aha, aha. To jest ruchome. To ciekawostka niezła, moi drodzy. Okej, czyli trzeba wejść na środek bezpośrednio. Łatwo. No XD. Hop. 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 Dobra, jesteśmy. Okej, okay, zrobiłem to jak szef totalny. Pięknie, mamy to, lecimy dalej. Wow, warning. Jesteś naprawdę bardzo wysoko. Nie spadnij. Postaramy się to zrobić. Postaramy się to zrobić, byczku. Są jakieś tutaj pokemony na wysokości. Okej, okay. Wow. Dobra, udało się przeskoczyć. Hop. I co mamy tutaj zrobić? Jest armata. Włączyłem. Jest armata. Puu! Albo i nie. Puu! Co? Przeleciałem? Przeleciałem jakimś cudem. Dobra. Głupi to ma szczęście, naprawdę. Że ja to wykalkulowałem jakimś cudem. Jesteśmy w środku. Dobra. Hop. 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 Dobra. Hop. 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 Jak stąd spadnę, to nie uwierzę. Na szczęście się udało. Dobra, wysoko jeszcze, panowie i panie. Nie, stój! Jednak wysoko. Okej. Okay. Jeszcze raz, dobra, teraz się udało wskoczyć. Okej, okay. Czyli na samą górę i do przodu. Dobra. Hit. Łatwo. Co prawda za drugim razem, ale łatwo. I co? Wow! Moi drodzy, Mewtwo, spójrzcie na to! Trzeba go złapać! Mamy go! Tak jest! Udało nam się złapać prawie wszystkie Pokemony! Dwóch mi brakło, a halo! Gdzie są te pozostałe Pokemony? Nie no, najgorzej! Okej? Okay. Tak jest! Jesteśmy wolni, moi drodzy! Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, w komentarzu napiszcie pika, pika, czu, a przypnęcie serduszko, możecie sami zagrać w tą mapkę. Kod macie u góry. Trzymajcie się, hej!